Albo, o, Mikolson. No. Co to było? Wioskę mam! To będzie chyba najtrudniejszy challenge, jaki robiliśmy. Dobra, ja wam troluję. Brakuje cię, no nie wiem, bus jest... Nie wytrzymam! Idę do lawy. No to jest! Nie. Ale panowie, musimy tryhardować speedrun, tryhard. Tryhard, no. Ej, ale to w Netherze będzie hiperhard teraz, tak sobie myślę, bo w sumie jakby na pierwszy rzut oka niby trudno, ale... Dobra, możesz się teraz uda, trochę ściszę. I don't know, o co chodzi, nie ukoję się za 2 miesiące. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie wiem, uderzył mnie... Jasne, szwamka, zobaczę. Miałem adventure mode. Mogę nawet teraz zerknąć. Ej, szczerze, mi Buim, dziękuję ci się za 2 miesiąc, pozdrawiam. Strata, to my nie przejdziemy tej gry. A, zróbcie Fletchera i tego. Bo przecież smoka trzeba ten, na strzały. Ale co z... O, urocze. Co? Ale serio, czat, przeszło. Przeszło, udało się, czat, zrobimy to. Robimy to, au. Zrobimy coś dobrego dzisiaj. Ciemka. Dobra, kto pierwszy zrutuje. No, zbugowałem się. No, jestem zbugowany. Nie wiem w czym nawet. Co się dzieje? Tobiasz, czy możesz mnie zabić? Musi się zrelogować. Nie. Zrelogować się musisz. Nie mogę. Chodź, zobacz, co tu jest. To tajne. Mandzio, jeżeli ktoś wypije podkę Fireza i będzie płynął lawą i to inni będą dostawać DPS, to jest bardzo ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe. Bardziej, jak będzie pływać lawą, to nie, bo nie będzie się podpalać. Ale jeżeli się podpali i wtedy wypije Fireza, to wtedy czy będą dostawać? Bo jeżeli płynie lawą z Firezem, to się nie pali. Ale jeżeli się podpali i dopiero wtedy wypije Fireza, to może wtedy będzie dostawać. Pog. Ej, czekaj, to są emeraldy na te... Ale no, daj mi część. No co... Był golemior, czy nie? Nie, bo to jest tylko... Nie, to nie przenosi efektu palenia, tylko jedynie obrażenia. Okej, rozumiem. Tak, zabiję. Jak Bush gra Monument Stratem, to ja gram... No uspokój się. Muszę wycelować. A to jak, 9 i 9 jak... musi być, cicho. Ja wiem. Ja to no, zrobię. Wiem. No, ja już to zrobiłem. Ja to też zrobiłem, S. Ała, nie bij mnie. Nie wiem, wy udajecie chyba. Zabijamy na pieraka. Co było w tej skrzynce z pędem? 15 żelaza w ogóle, emeraldy, złoto, wszystko. Czekaj, chodź do Fletchera. Dobra. Kupir. Nagle zniknął. Hej, Wojtek. Ja mój kilo nagle... tu jest. Chcesz content skopania diaksu? No. Dobra. W ogóle na pieraka skin to jest taki multi trochę, jeżeli chodzi o włosy. Tylko kolor skóry się nie zgadza, ale trochę taki właśnie jak multi skin. Wygląda bardzo podobnie. Multi gameplay na pierak. To jest Minecraft speedrun seria, widzicie, słyszycie? No ja robię Ocean Strata z napierakiem. Słyszycie mnie? To jest seria Minecraft speedrun. W nawiasie, na koniec tytułu jest... Tytułu! Co? Diamenty! No co? Ja w każdym speedrunie. Diamenty to jest podstawa. Wiem, tylko już chciałem dokopać. A gdzie wy popłynęliście? Ile masz? Nie zabijajcie mi na pieraka z wyrolem. Ale że piosenka Angulara była w tle? Biec niczym na... Łące w 2012. Co? Piraci! Sterburta! Chyba tutaj. I tam ma gościu, idę go ładować. Nie. Nie idź do niego. Nie. Ej, mocny jest! Mocarny. Milo, dziękuję ci za 2 miesiące, pozdrawiam. Jak zginiemy, to ja nie wiem, co on zrobił. Już nie da... Co? To nie ja. Dalej, chłopaki, no musicie tylko do Netheru się dostać. Ten, kto straci teraz HP, tak się wkurzę. Oficjalnie. Ten, kto straci te HP, Tobiasz. No, i wywaliło mnie za flaja. Kto to jest? Czekaj, nie, kto to jest? Poczekaj chwilę. Nie, Osper, nie widziałem. Stu, stać! To Mikols, idziemy, dawaj moje! Ejka. Siema, ustaw tu, tutaj. No co ty, co Mikols robi? Okienko na świat. Naszą bazę. Dobra, postawcie tu łóżko. Dobra, respawn point set, nice. Dobra. Stójcie. Dobra, masz buty. O, udało im się do Netheru wejść. Po cięciu. Dobra, kogo jeszcze nie? Już jest. Standardowa rzecz, która łączy wszystkich youtuberów z ekipy rapy. W momencie, kiedy jest muzyka, trzeba ją dopierdzielić na 150 decybeli, żeby każdy na pewno usłyszał. No, daj.
Dzięki. Furdeco! Serio? Pog. Patrzcie, jesteśmy na... tutaj. O, Pog! Patrzcie, tutaj nasz obok, zobaczcie. Wiecie co, czat? Ja w ogóle się zastanawiam nad tym, żeby kolejną edycję turnieju speedrunowego nie robić na jedynkach, tylko zrobić na dwójkach, żeby to były speedruny dwuosobowe. Ponieważ widziałem w ogóle, że są takie kategorie i wydaje mi się, że to mogłoby być bardzo ciekawe, jakbyśmy w duetach robili speedruny zamiast pojedynczo. Dobra, tutaj podbijamy chyba. No to może się podzielimy, czy nie? O, skrzynka! Internet mi albo nie, powinniśmy wspólnie wszyscy razem. Złoty miecz i złoto, jedno. Powinniśmy wszyscy wspólnie chodźcie. Druga skrzynka, dwa złote. Tylko będziemy musieli ocenić każdego na podstawie personal best i dać tutaj punkty. Bo na przykład takie osoby jak automat, ja bym chciał bardzo, żeby takie osoby jak automat mogły wziąć udział, ale byśmy musieli jakoś mocno znerfić automata. Złoto. Albo jakieś właśnie Tobiasze, Hofiki. Mikols. Ja zbieram itemy, żeby jak ten, jakbyście umarli, to mogę was rzeczy. Zrobiłem sam, żeby wiesz. Dobra, to są dwa kolejne tego. Uwaga! Dobra, poczekaj. Idę na nie. Idę go. Uważaj, od spawnera się zaraz piją. Nice. O kurcze. Broń. Uważajcie, uważajcie. Uważaj, uważaj. I po lewej! Po lewej! Musimy zrobić rana, dobiec za schodki i zakoblować się. Tam. Dobra. To czekaj! Teraz! Dobra. Go. Ja pierdzielę, nie? O! Co? Skąd? I co, wszyscy się palą jednocześnie, czy tylko on się pali? Wszyscy się palą? Nie, tylko on się pali. Padnie. Jest. Dobrze. Ja mam jedną jak coś, jedna wydropiła. Proste, że to... Ja dwie mam! No to już trzy mamy, okej. Ja tu jestem, ja walę im nóżki. Dobra. Mam trzy. Ja trzy. Ja jedną. No to macie już, to już macie wystarczająco, możecie już lecieć. Dostałem. Nie, z każdej strony. O Boże. Umarłem. Nie. O! Skryjcie się. Nie wiem, co się dzieje nawet. A on tu jest! Zabudujcie się, czy coś. Kubir, on jest po lewej od ciebie. Co? Co za fie? Uderz go. Uderzyłem? Nie no, generalnie wydaje mi się, że takie speedrunowanie wy kilka osób mogłoby być zajebistym contentem, bo wtedy w ogóle moglibyśmy się nauczyć, jak oszczędzać czas i jak grać jak najbardziej efektywnie. O nie! Wyszliśmy. Zginąłem. A czemu tylko... A, bo w Netherze... A, bo on został w Overworldzie i to tylko na Nether się przekłada. 11 złota mam. A ja 6. No to dobra. I takie Bless RNG. To ja też rzucam. Dobra, to Bless RNG teraz, Bless RNG. No, o, fajerka. To tu perły. Czekaj, wezmę tu przez tego. Perły są? Perły? Pięć perł. Dobra, to jeszcze raz, proszę. Strzela duszki. Uwaga. Co proszę, to było? Czas jest bardzo ważny, a 8 miesięcy to tylko jeden przed 9 miesiącem, więc to bardzo dobre. Dziękuję, jeśli się Westerko za subika pozdrawiam. Oni mieli różne HP, tylko uszkodzenia razem dostają. A, okej, bo ja myślałem, że jak jeden ginie, to wszyscy giną. Okej, dobra. Były kolejne. Nice. Dobra, to mój błąd. Myślałem, że również jak wszyscy giną, to wszyscy giną, po prostu. Przestraszyłem się. Na pierach wycięło go! Padłem. Idę tam. Nie, bo wysadzi itemy. Zabrałem jakieś twoje chyba, to masz. Nie, ja mam swoje. Możecie spróbować. Czemu? Dobra, jest. Powalić. Jeszcze drugi. Dobra, zaraz się. Perły! Serio? Pog. A. 19 perł. Dwa trady jeszcze weszły z tych sztabek, co Burz przyniósł. Mam trochę jedzonka, co prawda niedużo, ale weszło coś. O. Tego nie pijcie. Dziękuję. To jest poison? Nie, to jest ulepszona, to jest ulepszona! Często jest blindness i tak dalej. Wypiłem. Night Vision. Dobra, uwaga. O! Tą stronę. No i jazda. Ja bym był z diabełkiem w takim teamowym, speedrunie, byłbym w niebo wzięty. No my pewnie byśmy, ja bym chciał bardziej ustalić, jakbyśmy robili teamy takie, żeby było śmiesznie. Nie robić teamów pod tryhard, żeby dwóch najlepszych graczy było ze sobą, tylko bardziej bym chciał, żeby to było na zasadzie, że teamy, które po prostu będą robić dobry content, jak na przykład... ja i diabeł, Bloody musiał sobie dobrać kogoś lepszego, żeby na przykład być dobrym w to, ale Zacha mógłby być z Nexe. Torek Evron, bo myślę, żeby chcieli wziąć. Czy ja ominąłem Expose?
Zobacz to, Kubir, tu. A to biblioteka. Myślę, że można byłoby zrobić kilka takich słynnych duetów. Nie. O. Co? Nie mogę wpłynąć. U, tu jest skrzynka. Ja wiem, że w Pateczka ma dzisiaj urodziny, życzyłem już jej. Co? Kubir, masz. Dziękuję. Ja w dół muszę. Dobra, nie. To chodź, nie, to tam poszedł burz. To chodź ten teraz. Mam portal. No, dobra, i to tam gdzie burz jedna. Burz klasycznie. Właśnie, bo zobaczyłem, że tam burz, no to wiesz, no to my tam nie lecimy. Chociaż może po prostu zamiast brać automata, żeby brał udział i spróbować zbalansować rozgrywkę pod automata, to może zrobimy to inaczej i po prostu weźmiemy automata, żeby był on trenerem również, częściowym. Że on również może na przykład pomagać jako trener. Pewnie, że tak, już nie bejtuj. No przecież trzy pękły. Przecież trzy pękły. Przyda się potka. Jezu, prawie krawlem się podbudowałem. Widziałem. Jezu, teraz, szczerze, to jest najcięższe teraz, bo wystarczy, że jedna osoba wywali się Tendermana jak głupia i koniec gry. No. No nie strzelaj to co ja. Dobra. Dobra. No to już wszystkie? Tak. Czyli jak się nie regeneruje, to ta. Perczuję. Po co? Nie strzelaj, jak perczuję. Nie! Endermana się popatrzyłem. Nie! Uciekam. Co ja masz tarczę, żebyś dał radę się obronić, abyś się zasłonił tarczą. A ty zaprosić Rocka i Roya, żeby zrobić na duet. Rocka Roya i co? I Zaka Roya, ta? Który duet jest bardziej znany? Rocky i Royo, ta oldschoolowy duet, czy trochę mniej oldschoolowy Rocky i Royo? Boże, Rocky i Royo. Rocky Royo czy tego? Rocky Royo czy Izak i Royo? O to mi chodziło. Który duet lepszy? Rocky Royo czy Izak Royo? Choose your fighter. Izak Lech. Ja bym bardzo kiedyś chciał zrobić jakiś turniej, w którym byśmy do którego byśmy zaprosili właśnie takie dinozaury. To byłoby bardzo spoko. To dzięki. By the way. Co? Smok mnie wyrzucił 1000 kratek w górę. Ej, a co gdybyśmy zrobili oldschoolowy... Rocky, Borys, Izak i Rocho. A co gdybyśmy zrobili oldschoolowe duety i byśmy musieli wszyscy oldschoolowe składy zrobić? Ja bym musiał być z Blowem, Rock musiałby być z Royem, Multi musiałby być z Rezim. Ach, a we wish. Mikols przejdzie grę pierwszy, patrzcie. A nie, Junior Zaha. Gimper Camrus. Dobra. Będę pierwszy. A tak mnie bije. Nie. Spadłem, bo ktoś mnie noknął. No ale kto? Ja nawet lewego przycisku nie używam. Łóżko zepsuli sobie. Przegraliśmy. Kto rozwalił łóżko? Przegraliśmy. Nie przeszliśmy gry, nie było napisów. Mikolsa tu nie ma. Dobra, koniec już. Teraz już koniec. No i spadłem, bo ktoś mnie noknął. Ale kto? Ja nawet lewego przycisku nie używam. No. Łóż. Przegraliśmy. Kto rozwalił łóżko? Przegraliśmy. A, Mikols, jaki troll. Nie przeszliśmy gry, nie było napisów końcowych. Mikolsa tu nie ma. Ja, no to jest wiadomo kto. Nie gada, jak on się pojawi z setem. I cicho, jak on się pojawi z setem. Czekaj, cicho, jak on się pojawi z setem. Ta! Nie! Czekaj. Co? On przejdzie to? Endermana. No to jak przejdzie, to tam to zaliczy. Wybuchnij! Nie, no dał mnie! Ej, no przyszedłem i co teraz? Dawaj, wybuchnij. Dobra. No. Dobra, bum! Nawet ja umarłem na hita. Flying is not enabled. Spoko film. Dobra. To był spoko film, podoba mi się. Ten film był lepszy, aniżeli ten, który był u Dobiasza moim zdaniem. Lepiej się przy nim bawiłem. Bardzo fajny koncept. A co Napierak zrobił? Napierak kontra ekipa Blockshaft.